Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei zaprasza do wysłuchania wykładu doktora Sanga Lee, wygłoszonego podczas seminarium Zdrowie z wyboru, jakie odbyło się w Podkowie Leśnej jesienią 2002 roku. Tłumaczy Sławomir Gromadzki. Wykład siódmy. Szalone krowy i Alzheimer. Wczoraj we talked about creation. Mówiliśmy o stworzeniu. And we found out God's power is even working at the particular level. I odkryliśmy, że Boża moc funkcjonuje nawet na poziomie cząsteczek. Actually, God controls everything. I faktycznie Bóg kontroluje wszystko. And God is not just controlling human being. Bóg nie tylko sprawuje kontrolę nad istotami ludzkimi. God creates quark. Ale Bóg stwarza kwarki. And God combines quark. A następnie wiąże te kwarki. God makes protons. Stwarza wtedy protony. And God makes a neutron. Neutrony. And forms an atom. I formuje atom. And he put the atoms together and makes molecules. A następnie, gdy łączy atomy, tworzy w ten sposób cząsteczki. So I yesterday showed you the quark on the Bible. Tak więc wczoraj pokazałem wam, gdzie w Piśmie Świętym można znaleźć fragment, który mówi o kwarkach. The primeval dust. Ten pierwotny proch ziemi. I was told that in your Bible, Polish Bible does not really clearly show this point. Zauważyłem, że w waszym polskim przekładzie nie jest to tak jasno przedstawione. And I want to show you other English Bibles. Ale chciałbym pokazać wam inne angielskie przekłady Pisma Świętego. How they reveal the quark. I w jaki sposób one przedstawiają ten fragment mówiący o kwarkach. I have a several version here. Mam tutaj kilka różnych wersji. Oh, RSV says. Ten przekład mówi. The first of the dust of the world. Pierwociny prochu ziemi. Oh, that's very good, right? To jest bardzo ciekawy it przekład. Really shows the quark. Naprawdę widać w tym kwarki. Now, let me show you different version here. New American Standard version. To jest właśnie jeszcze inny rodzaj przekładu. It says the first dust of the world. Tutaj czytamy pierwszy proch ziemi. Very good. Bardzo dobry przekład również. And let me show you this American, no, the beginning of the dust of the world. Inny przekład mówi początek prochu ziemi. So it's a consensus, it's the first dust, right? Tak więc tutaj też mamy to nawiązanie do tego pierwszego prochu. Brother Jankowski just found the oldest version of the Polish Bible, it says. Brat Jankowski przed chwilą zauważył, że w tym najstarszym polskim przekładzie Biblii Gdańskiej tutaj również w bardzo ciekawy sposób jest to przedstawione. 26 wiersz 8 rozdziału. Jeszcze był nie uczynił ziemi i równin, ani początku prochu okręgu ziemskiego. So, quark is in the Bible, right? Tak więc kwark występuje w Biblii. All right. So far we learned about genes. Jak do tej pory nauczyliśmy się sporo na temat genów. Gene respond to the love. Gen reaguje na miłość. Gene respond to the need. Na potrzebę. Now we found out gene respond to the meaning. Odkryliśmy też, że gen reaguje na to, co ma znaczenie. So today we like to find out. A dzisiaj chcielibyśmy również odkryć something more interesting about gene. Coś nawet bardziej interesującego na temat genów. It is really fascinating. To jest naprawdę fascynujące zagadnienie. You know, some people when they're infected with the AIDS virus. Niektóre osoby, gdy są zarażone wirusem AIDS, wirusem HIV. Some people can eliminate the AIDS virus. To w przypadku niektórych osób ten wirus AIDS może być unieszkodliwiony, unicestwiony. Of course, in the hospitals. Oczywiście w szpitalach. Some laboratory technicians draw the blood. Niektóre osoby, pielęgniarki czy technicy pobierają krew. Many accidents. I czasami zdarzają się przypadki, takie wypadki przy pracy. So as they were drawing blood from the AIDS patient, gdy pobierają krew od pacjenta chorego na AIDS, some people pass by and they hit, wtedy ktoś obok przechodzi i potrąca taką pielęgniarkę. Instead of putting blood in the test tube, i wtedy zamiast wstrzyknąć tę krew do probówki,
They puncture their own skin. Wtedy przypadkowo ona może ukłuć się taką igłą. This is very unfortunate accident. To jest bardzo taki nieszczęśliwy przypadek, wypadek. It's just like having transfusion. To tak, coś w rodzaju transfuzji. This is one of the best way to transmit AIDS virus. To jest jeden z najlepszych sposobów, aby przenieść wirusa HIV do organizmu drugiej osoby. But according to the statistics, ale według statystyk, if we have 100 accident, jeśli mamy 100 takich wypadków, only 10 people have virus found. To tylko 10 osób na 100 takich przypadków może zostać zakażonych wirusem HIV. 90%, a 90% they cannot find HIV virus. Nie ma w swoim organizmie wirusa HIV. And then they found out, a następnie their T cells from this 90%, zaobserwowano, że komórki T u tych osób, które stanowiły 90%, they now know how to kill the AIDS virus. Teraz te limfocyty T wiedzą, w jaki sposób zlikwidować wirusa HIV. Well, they never had AIDS virus before. Ale wcześniej przecież one nie miały styczności z tym wirusem. But they killed the AIDS virus. Ale pomimo tego zabijają tego wirusa. And about 10% of people, a 10% spośród tych they osób cannot kill the AIDS virus. Ich system odpornościowy nie jest w stanie zabić tego wirusa. And about those 5%, a 5% develop AIDS. 5% spośród tych osób zapada na AIDS. So 90% is okay. Tak więc 90% they're tych okay. osób nie choruje na AIDS. 5%, 5% they have a virus. Te 5% posiada wirusa w swoim organizmie, ale nie ma jeszcze choroby, która by się rozwinęła w ich organizmie. HIV positive. Czyli posiadają wirusa HIV, ale jeszcze nie są chore. Only 5%, a tylko 5% develop AIDS. Choruje na AIDS. W przypadku tych 5% choroba się rozwija. In 100 people. W odniesieniu do 100 osób. And scientists were so curious. I naukowcy byli bardzo ciekawi. Why some people develop AIDS? Dlaczego u niektórych osób choroba AIDS rozwija się? Some people don't. A u niektórych nie. Why it is more common among homosexuals? I dlaczego najczęściej dochodzi do tego w przypadku homoseksualistów? It was very, very interesting question. The scientists could not really answer. I było to bardzo interesujące pytanie, na które naukowcy nie potrafili odpowiedzieć. Ostatnio naukowcy odkryli coś bardzo interesującego. To jest bardzo interesujące. Popatrzcie. This is very recent Nature. To jest jedno z ostatnich wydań czasopisma Nature, czyli Natura. This is the highest honor scientific papers. To jest najbardziej prestiżowe czasopismo naukowe. If you're a scientist, jeśli jesteście naukowcami, and you're writing the paper, i piszecie jakąś pracę naukową albo artykuł, every single scientist wishes that their paper to be published here. To wszyscy ci najlepsi naukowcy życzą sobie, żeby ten artykuł został wydrukowany w tym czasopiśmie. And let's see when is this. Okay. Oh, this is August 8th. To jest artykuł pochodzący z sierpnia, z 8 sierpnia 2002 roku. This is very, very recent new finding. To jest ten artykuł został napisany w oparciu o ostatnie badanie naukowe. Now, look at this. Popatrzcie na to. AIDS virus on the attack. Wirus AIDS w ataku. You know what they found out? Wiecie, co odkryli ci naukowcy? They found out genes. Odkryli pewne geny in the T cells. W komórkach T. Let me magnify this a little bit more. Muszę to najpierw powiększyć. Popatrzcie. There's a gene called the CEM15. Istnieje taki gen zwany w skrócie CEM15. This is the human antiviral gene disarmed by HIV. To jest ludzki antywirusowy gen rozbrojony przez wirusa HIV. Okay, you need some explanation here. Potrzebujecie teraz pewnego wyjaśnienia. We have the T cells. Mamy tutaj komórkę T, czyli limfocyty. These are which kills cancer cells. To właśnie ta komórka T virus. Zabija komórki raka. You must have a strong, healthy T cells.
Potrzebne są wam właśnie takie zdrowe, silne komórki raka, abyście mogli zniszczyć wirusy i komórki raka. And some people killed AIDS virus very easily. Niektóre osoby z łatwością likwidują wirusy HIV. Why? Dlaczego? Because there is a gene inside the T cell. Dlatego, że wewnątrz komórki T znajduje się gen. And this gene is a CEM. I to jest właśnie ten gen CEM15. Okay. When you have this gene in your T cells. Gdy posiadacie ten gen w komórce T, then AIDS virus comes in. Wtedy, gdy wnika wirus HIV, and this gene disarm to ten gen potrafi rozbroić wirusa HIV. So it's very good. I dlatego ta sytuacja jest dla nas bardzo korzystna. You know, all of you have this gene. Każdy z was posiada ten gen. Aren't you glad that you have cieszycie się z tego, że macie ten gen? All of you have this gene. Każdy z was posiada ten gen. But why some people have AIDS? Ale dlaczego w takim razie niektórzy ludzie zapadają na AIDS? What this scientist found out was, ci naukowcy odkryli, this is, let's say, this is AIDS virus. Powiedzmy, że to jest wirus powodujący AIDS. And AIDS virus have a gene. I ten wirus posiada również gen. Called VIF. Zwany VIF. And this gene scientists recently found out. I ten gen naukowcy odkryli bardzo niedawno. What is this gene do? Czym zajmuje się ten gen? This gene disarms the CEM50. Ten gen z kolei rozbraja ten drugi gen CEM15, który znajduje się w limfocycie T. What does it mean? Co to oznacza? See, your T cell has a gene to kill the AIDS virus. Wasza komórka T posiada gen, który ma za zadanie zabijać wirusa HIV. In the meantime, your AIDS virus. A w tym samym czasie wirus HIV has a gene to kill your T-cells. Posiada również gen, który ma za zadanie zabijać komórki T. Wow. What does it mean? Co to oznacza? So in this case, tak więc w tym przypadku tych 90%. Okay, think. Pomyślcie teraz. Very important thing here. Starajcie się zmobilizować, skoncentrować i zastanowić nad tym. In this case, w przypadku tych 90%, which gene is activated, which gene is not activated? Który gen jest uaktywniony, a który nie jest uaktywniony? Yeah, CEM15 is activated, ten right? Gen CEM15 jest uaktywniony. And this gene is not working. A ten gen w wirusie HIV nie funkcjonuje. But in this case, ale w przypadku tych 5%, które zachorowały na AIDS, it's the other way around, jest right? Odwrotnie, prawda? This gene is activated, ten gen w wirusie HIV jest uaktywniony, and this gene is not working. A gen w komórce T nie pracuje. What does it mean? Co to oznacza? You can give me answer. Czy możecie udzielić mi odpowiedzi? According to you, what you learned so far. Zgodnie z tym, czego do tej pory się nauczyliście. It is possible. To jest możliwe, powinniście wiedzieć. Why this happens? Dlaczego do czegoś takiego okay. dochodzi? Let me ask you this question. Pozwólcie, że zadam wam inne pytanie. How do you know, Richard? Jak, Ryszard, wiesz? Skąd wiesz? Which gene will be activated? Skąd wiesz, który gen będzie uaktywniony? In case you have AIDS virus. W przypadku, jeśli ty masz wirusa HIV w swoim organizmie. Wow. Yeah, need. Yeah, need. No need. Właśnie, potrzeba, yeah. potrzeba. Okay. Need. Which potrzeba. Gene has the need? Który gen odczuwa taką potrzebę? To be activated. Aby być uaktywnionym genem. Okay, we'll stop right here. Może zatrzymajmy się w tym I miejscu. Want you to think about it a little bit. Really. Chcę, żebyście o tym myśleli. Because this is amazing. Because this dlatego, że to jest zdumiewające. I just learned this. Dlatego, że niedawno się o tym dowiedziałem. Because I just received this book. I dlatego, że dosłownie niedawno otrzymałem tę książkę, ten artykuł. When I saw this cover, gdy zobaczyłem tę okładkę, I said, what? Powiedziałem, co? What is determining which gene should be activated to whom? To w takim razie, co determinuje to, który gen powinien być i u kogo uaktywniony? I thought. Zawsze myślałem, if you have a strong T cell, że jeśli macie silne komórki T, it's gonna kill the AIDS virus. To wtedy ten wirus HIV zostanie zabity. But it's not the case. Ale to nie o to tu chodzi. Whether you're strong or not doesn't matter. To nie o to idzie, czy jesteście silni, czy nie. There's a need.
Chodzi o potrzebę. Some of these people, only 5% of people. Niektórzy z tych ludzi, spośród tych 5%, have the, they don't need this activator. Oni nie potrzebują tego genu CM15 uaktywnionego. They need to have this activated. Oni potrzebują mieć uaktywniony właśnie ten gen, który w wirusach, w wirusie HIV się znajduje. In other words, innymi słowy, according to the principle of the need, według zasady potrzeby, people have AIDS, ludzie zapadają na AIDS, because dlatego, że they need it. Oni potrzebują tego. What a crazy statement, right? Co za szalone oświadczenie, prawda? We need to find this out. Musimy zastanowić się nad tym i zrozumieć, dlaczego tak może się stać. Gene works under the principle of the need. Dlatego, że gen funkcjonuje zgodnie z zasadą potrzeby. You saw the, you know, the mother birds are laying eggs. Pamiętacie o tych ptakach, które składały jaja? The sex of the gender of the first laid egg is determined by need, by the rodzaj płci pisklęcia, które wykluwa się z pierwszego jaja, jest właśnie zdeterminowane przez potrzebę. So it is not the birds, mother birds determining the sex of the first laid egg. Tak więc to tak naprawdę nie ptak określa to, jaki rodzaj płci pojawi się w piskle, jakiego rodzaju płci z pierwszego jaja się wykluje. Kto określa to? To Bóg właśnie to czyni. So let's go back to this picture again. A wróćmy jeszcze raz do tego zdjęcia. Okay, this is again. Ponownie mamy tutaj. The worker ant is responding to the need. Robotnice, right? Które reagują na potrzeby. There are genes to kill the queen. Istnieją takie geny, które zmuszają właśnie te robotnice do zabicia królowej. Okay, now you remember this picture, right? Pamiętacie to zdjęcie? The squirrel does not change her genes. Ta wiewiórka nie jest w stanie zmieniać swoich genów. It is God changes their genes. To Bóg może zmieniać te geny. Why? Dlaczego? Because it is according to the need. Dlatego, że pojawia się potrzeba. Let me tell you this. Pozwólcie, że powiem wam coś. You know the mad cow disease, right? Na pewno słyszeliście o chorobie szalonych krów. Poland has no problem with mad cow disease. W Polsce nie masz tak wielkich problemów w tym przypadku, ale kilka przypadków zdarzyło się już. Do you know how mad cow disease originally developed? Wiecie, w jaki sposób pierwotnie doszło do tej choroby? So far scientists did not find any virus, nothing. Jak do tej pory naukowcy nie odkryli żadnego wirusa, który by powodował tę chorobę. People thought mad cow disease developed because something comes from outside. Ludzie zawsze myśleli, że ta choroba rozwija się dlatego, że jakiś wirus albo jakiś drobnoustrój z zewnątrz wniknął do organizmu. They didn't find it. Ale nie odkryto niczego takiego. Instead, people find, the scientists find something very interesting. Zamiast tego naukowcy odkryli coś bardzo interesującego. Let me show you this. Za chwilę wam to pokażę. This is in Korean. Użyty został tu język koreański. Look at this. It's a prion. Tutaj widzimy słowo prion. Prion. In your body, in cow's body. W waszym ciele i w organizmie krowy. We have many genes. Cows has many genes. Znajduje się duża ilość różnych genów. Produces many different kinds of proteins. Które wytwarzają wiele różnego rodzaju białek. One of the very interesting protein we call prion. Jednym z takich bardzo ważnych białek jest białko zwane prionem. This is a kind of protein. To jest rodzaj białka. In mad cow disease. Ale w przypadku krów chorych na tę chorobę. Let me show you this picture here. Spójrzmy jeszcze na to zdjęcie. This is the picture of the normal prion. To jest zdjęcie normalnego prionu. Structure is like this. Budowa tego normalnego prionu wygląda w ten sposób. This is normal prion. To jest ten normalny prion. All the healthy cows has a normal prion. Wszystkie zdrowe krowy mają normalne priony. Normal prion is produced by the normal prion gene. Normalny prion jest wytwarzany przez normalnie dobrze funkcjonujący gen. Okay. But when these healthy cows change prion gene to abnormal. Ale w jakiej sytuacji te krowy zmieniają swój gen, który wytwarza prion, na anormalny?
Then these cows begin to produce abnormal prion. I gdy do tego dochodzi, wtedy ta krowa wytwarza anormalny prion. And this prion is killing the brain cells. I ten prion zabija komórki mózgowe. This abnormal prion. Ten anormalny prion. Why? Dlaczego? So prion is what cows produced. Prion to coś, co wytwarza sama krowa. Why? Dlaczego? Because their prion gene is changed. Dlatego, że zmieniły się geny wytwarzające te priony. Why? Dlaczego do tego dochodzi? According to the need. Dlatego, że pojawiła się potrzeba. Why cow had need to become crazy? Ale skąd w przypadku krowi pojawia się potrzeba, aby ta krowa stała się szaloną krową? So, I guess Poland cows are pretty happy cows. Wydaje mi się, że w Polsce krowy są dość szczęśliwe. Comparing to the British cows. W porównaniu z brytyjskimi krowami. Yeah. I guess you have big lands. Zgaduję, że te krowy w Polsce mają więcej przestrzeni. Now if cows eat wrong food. Jeśli krowa dodatkowo spożywa niewłaściwą żywność. Which is animal feed. Z dodatkiem na przykład białka pochodzenia zwierzęcego. That animal feed happened to include this abnormal prion. Wtedy ten pokarm pochodzenia zwierzęcego również może zawierać te anormalne priony. Then they have the disease. I wtedy mogą się zarazić na takiej zasadzie tą chorobą, prionami. But prion is not an organism. Ale prion to nie jest coś w rodzaju organizmu. Some other cows in the Britain, they made their own prion at the beginning. Są takie krowy w Wielkiej Brytanii, które na początku wytworzyły swoje własne priony. It is British cows made a lot of prions. I te brytyjskie krowy wytworzyły ogromną ilość tych prionów. Why British cows? Dlaczego brytyjskie krowy? Well, I went to New Zealand and Australia. Udałem się do Nowej Zelandii, do Australii. There's no cows ever make a prion. I tam żadna krowa nie wytwarza takich prionów. Why British cows? A dlaczego w takim razie brytyjskie krowy? I don't think Polish cows will make a prion. Nie myślę, że polskie krowy będą wytwarzać, czy wytwarzają te priony. They simply eat the prion coming from the British. One mogą spożywać priony w paszy, którą spożywają. I think Polish cows are happy. Myślę, że polskie krowy są szczęśliwe. British cows are not happy. A brytyjskie nie są zadowolone, szczęśliwe. Because thousands of cows in a pen. W niewielkim pomieszczeniu mogą znajdować się tysiące krów. And they cannot eat the grasses. Nie mogą spożywać trawy. They are programmed to eat. Są zaprogramowane, weeds and grasses. Aby spożywać trawę. They are programmed to eat plant food. Są zaprogramowane, aby spożywać pokarm roślinnego pochodzenia. But British people wants to make more money out of cows. Ale Brytyjczycy chcą zarobić więcej na tych krowach. So they decide to give animal feed. Więc dodają im produkty pochodzenia zwierzęcego do paszy. And the living condition is so crowded. Wtedy te warunki życiowe są bardzo złe, są stłoczone. And so much stress. I żyją pod wpływem stresu. So they're becoming hungry. I są głodne. But they're giving something. Ale dają im do jedzenia. And they say, yuck, coś, we don't like to, czego one nie lubią. It doesn't taste good. Yeah. Nie smakuje im to. So if you're the one of those British cow, tak więc gdybyście wy byli takimi brytyjskimi krowami, what would you wish? To czego byście sobie życzyli? Okay, and I'm a cow. He's a cow. On jest krową. I'm another British cow. A ja jestem inną angielską krową. So I ask him. Więc pytam go. Aren't you hungry? Czy nie jesteś głodna? Yes, I'm hungry. Ja, tak, jestem głodna. And, boy, I don't know what they're gonna give us today. Nie wiem, co oni znowu dziś nam zaserwują. Did you taste that food yesterday? Próbowałeś wczoraj tego żarcia? To było straszne. Boy, we wish we could do some exercise. Dobrze by było poćwiczyć trochę. Why? This is. We cannot even lie down. Nie możemy się nawet położyć. Everybody is, you know, doing everything on the floor. Wszyscy robią wszystko na tą podłogę. It's so dirty. Wszędzie tak brudno. It smells terrible. Śmierdzi. And I said, boy, we're going crazy. Kobieto, my chyba oszalejemy. They need it to become crazy. Pojawia się potrzeba, aby oszaleć. Powerful need.
Jest to taka bardzo silna potrzeba. You know, what I'm telling you is a very serious challenge. To, o czym wam mówię, jest takim bardzo poważnym wyzwaniem. And gene changes. I geny się zmieniają wtedy. Why? Dlaczego? Gene can change according to the meaning. Gen może zmienić się według potrzeby. That's why they become crazy. To dlatego te krowy po prostu stają się szalonymi krowami. So today if we eat, tak więc dzisiaj, jeśli the cows who has mad cow disease with prion, abnormal prion, te mięso tych krów, które chorowały na chorobę wściekłych krów, we are in danger of having mad cow disease. To pojawia się wtedy niebezpieczeństwo, że my też możemy zarazić się tymi prionami. But I think, ale myślę, just like AIDS, że to tak jak w przypadku AIDS. Even though all of us had a bad meat, which has abnormal prion, nawet jeśli wszyscy może spożywamy mięso, które skażone jest tym nienormalnym prionem, I don't think all of us will have mad cow disease. To nie myślę, że każdy z nas zapadnie na chorobę tam Creutzfeldta Jakoba. Only some of us. Ale tylko niektórzy z nas. Only maybe 5% of us. Może tylko 5% spośród nas. Why? Dlaczego? We ate the same prion. Przecież spożyliśmy to samo mięso skażone prionem. See, this was my question all the time as a physician. Ja cały czas jako lekarz zadawałem sobie podobne Why pytanie. Some people have disease? Dlaczego niektórzy ludzie chorują? Why some people don't? A niektórzy nie chorują na tę chorobę. Let me get into the Alzheimer disease. Przejdźmy może do choroby Alzheimera. Alzheimer disease. Choroba Alzheimera. Alzheimer disease patients. Pacjenci chorzy na tę chorobę have very strange protein in their brain produced. Posiadają bardzo dziwne białko, które wytwarzane jest w ich mózgach. Up until World War II. Aż do czasu II wojny światowej. We physicians, whenever we're dealing with a certain disease, my lekarze, kiedykolwiek zajmowaliśmy się jakąś chorobą, we had the mentality of the infectious disease. No wtedy mieliśmy taką mentalność, aby traktować to jako chorobę związaną z jakimś zakażeniem. Up until World War II, było tak aż do II wojny światowej. Most beds in the big hospital was filled up with infectious disease people. Szpitale były wtedy przepełnione właśnie ludźmi, którzy chorowali na takie choroby infekcyjne. Infectious disease means you are infected by some kind of organisms came from outside. Choroby zakaźne polegają na tym, że jakiś drobnoustrój z zewnątrz może wtargnąć do organizmu i spowodować chorobę. Even today. I nawet dzisiaj. We say Alzheimer's. Mówimy choroba Alzheimera. Then all scientists, what came in from outside? I wtedy każdy naukowiec myśli, co wniknęło do organizmu tego człowieka. We have this automatic mentality thinking that most of this is infectious disease. To jest taki automatyczny sposób myślenia prowadzący do tego, że wydaje nam się, iż każda choroba jest chorobą zakaźną. But now we physicians finding out that those are not infectious diseases. Ale dzisiaj naukowcy wiedzą, że te choroby nie są takimi chorobami zakaźnymi. It is nothing came in from outside. Nie ma czegoś, co mogłoby wniknąć do wnętrza organizmu takiej osoby. We changed our genes. Ale może dojść do zmiany w strukturze genów. And we ourselves produced our own protein. I w ten sposób, powodując to, my sami możemy wytworzyć takie szkodliwe białko, which is killing my own brain cells. Które zabija moje własne komórki mózgowe. That's Alzheimer's disease. Na tym polega choroba Alzheimera. Let me show you Alzheimer's disease here. Pokażę wam zdjęcia związane z chorobą Alzheimera. Okay, this is Dr. Snowden. To jest dr Snowden. He studied nuns, Catholic nuns. On przeprowadził badania na katolickich zakonnicach. Very interesting study. To było bardzo interesujące studium naukowe. This was published in a Time magazine. Informacje o tym opublikowane zostały w magazynie, w czasopiśmie Time. Let's look at what he found. Popatrzmy, co ten naukowiec odkrył. This is a normal brain. Tak wygląda normalny mózg. This red area we call the hot area. Te czerwone obszary, czyli gorące obszary mózgu, which is very active area. Które są bardzo aktywne. The blue area is totally inactive. A te niebieskie obszary są całkowicie nieaktywne. And this area is normally filled up with the fluid. Ten obszar zwykle, ten niebieski, jest zwykle wypełniony płynem. This is forebrain. Yeah. Jest część czołowa mózgu.
This is very active area. I tutaj ta część czołowa jest bardzo aktywna w normalnych warunkach. This area normally we're thinking using when we're thinking about morality. Ten obszar jest wykorzystywany wtedy, gdy myślimy o sprawach związanych z moralnością. Rationality. Jakimiś racjonalnymi sprawami, rozumowaniem. And this area is your thinking when you are looking at something. A ten obszar jest uaktywniony wtedy, kiedy myślicie patrząc na kogoś. We call it the visual brain. Na coś. And this area is ten obszar active when you are hearing something. Jest aktywny, gdy słyszycie coś. And this area here and a ten obszar tutaj i tutaj w środku is active, jest aktywny, it is controlling your body temperature. Gdy kontrolowana jest temperatura waszego ciała, controlling your blood pressure. Ciśnienie krwi, controlling your breathing. W czasie kontroli oddychania, controlling your digestion, trawienia. Most subconscious things it is dealing with here in this. Większość takich procesów zachodzących w podświadomości. Making urines and the urinating. Oddawanie moczu, tworzenie moczu. And this is a baby, newborn baby. A to jest mózg niemowlęcia. See, they don't think any kind of morality. Tutaj nie ma jeszcze czegoś związanego z moralnością, no rationality. Nie ma takich funkcji związanych z rozumowaniem. Oh, they look at something. Ale one patrzą na coś. A little bit active, right? I dlatego ten obszar jest trochę uaktywniony. But they're active in these instinctive things. Uaktywnione są te funkcje związane z instynktem. Digestion, na przykład trawienie, blood pressure control and everything. Kontrola ciśnienia i tak dalej. This is baby. To jest mózg właśnie takiego this małego dziecka. This is Alzheimer patient. A to jest mózg chorego na chorobę Alzheimera. They don't have morality. Tutaj również nie ma ta część odpowiedzialna za moralność, rozumowanie nie jest aktywne. It look like they no longer listen everything. To wygląda tak, jak gdyby oni nie słuchali w ogóle. They only see. Oni tylko widzą. But the very little thinking. Ale procesy myślowe zachodzą w niewielkiej mierze. Just like babies. Tak jak u małego dziecka. And this is how brain cell dies and it, this is how it become. A to dlatego, że giną ich komórki mózgowe. How this brain cell dies? W jaki sposób dochodzi do śmierci tych komórek mózgowych? Okay, this is brain cell here. Tutaj mamy komórki mózgowe. Okay, this is brain cells. To są komórki mózgowe. 1, 2, 3, 4, 5. And they look at this wall of the brain cell. I naukowcy patrzyli na ścianę takiej komórki mózgowej. We move a little bit. Okay. And this is the brain cell wall here. I to jest właśnie ściana komórki mózgowej. There is a normal structure called APP. Tutaj są takie normalne struktury zwane APP. And the strange thing happens among Alzheimer's disease. A w przypadku osób chorych na chorobę Alzheimera dochodzi tutaj do czegoś bardzo dziwnego. Look, these strange things are produced. Popatrzcie na te niewielkie struktury, które są u nich wytwarzane. Just like a scissors. Wygląda to jak nożyczki. They're cutting. One tną coś. They're cutting the both end of this APP. One tną oba brzegi tego związku APP. Normally this does not happen in your brain. W przypadku osób zdrowych coś takiego nie ma miejsca. So why are you having Alzheimer's disease? Więc dlaczego zapadacie na chorobę Alzheimera? Because you are producing this strange protein here. Dlatego, że wytwarzacie to dziwne białko. The green one and the blue one. To zielone i niebieskie. Normally you don't produce this. W normalnych warunkach nie wytwarzane jest takie why? Białko. Dlaczego więc tutaj ono jest produkowane? To produce this, aby wytworzyć to nienormalne białko, you need to have a new gene to produce this. Musicie mieć nowy gen, aby ono zostało wytworzone. Normally you don't have this gene. W normalnych warunkach nie macie takiego genu. Why you have this gene now? Dlaczego więc teraz on się pojawia? Strange. To jest bardzo dziwne. And then, when this both end is cut off, i gdy te końce są odcięte, now this red portion they called amyloid A beta protein. To ta środkowa część jest zwana białkiem A beta. And this A beta protein they get together. I to białko A beta wiąże się z innymi takimi białkami and they make this plaque. I tworzy taką plagę.
And this is killing the brain cells. I właśnie to zabija komórki mózgowe. So scientists call that. Naukowcy nazywają to białko. They call it the pre. To nienormalne białko nazywają senilin. Presyniliną. Pre means earlier, right? Pre oznacza wcześniej. Senilin. Albo przed. Senil means what? A senil? Aging. Starzenie się. This is they produce. Tak więc oni wytwarzają. This presynilin. Presynilinę. To make themselves po to, get older fast. Aby szybciej przebiegały procesy starzenia. It didn't come in from outside. To nie pochodzi z zewnątrz. They made it themselves. Ich organizm sam to wytworzył. Why? Dlaczego? And this was a big question. I to było tym wielkim pytaniem. Scientists could not explain. I naukowcy nie potrafili na nie odpowiedzieć. And this Dr. Snowden, a ten doktor Snowden, after studying with all these Catholic nuns, po przeprowadzeniu badań tych katolickich zakonnic, he couldn't find anything which came into this nun's brain. Nie mógł znaleźć niczego, co mogłoby wniknąć z zewnątrz do organizmów tych zakonnic i spowodować chorobę. Only thing he could conclude was. Jedynym wnioskiem, jaki mógł wyprowadzić, Catholic nuns produce this. Było to, że te zakonnice wytwarzają właśnie coś takiego. And this requires new gene. Ale żeby to powstało w organizmie, potrzebny był nowy gen. Which normal people do not have the gene. Którego zdrowe osoby nie posiadają. Gene has been changed. I ten gen musiał być zmieniony. According to the what? Według czego? According to the need. Według potrzeby. Wow. What need? Jakiej potrzeby? Dr. Snowden found out. Doktor Snowden odkrył. Some of the Catholic nuns, even though they become over 80 years old, że niektóre zakonnice, pomimo tego, że przekroczyły już 80 rok życia, they have a good memory. Miały dobrą pamięć. Some of the Catholic nuns even the early 50s. Ale niektóre zakonnice nawet w wieku niewiele powyżej 50 lat. They forget him. Bardzo łatwo zapominały. Why? Dlaczego? He couldn't find anything else. Nie mógł znaleźć żadnej innej przyczyny. But he found one thing important. Ale znalazł jedną ważną rzecz. He decided to review the diary of the nuns. Zdecydował się przejrzeć pamiętniki pisane przez te zakonnice. And the Vatican allowed it. I Watykan zgodził się na to. You know what he found out? I wiecie, co on odkrył? The nuns who are, even though they're older, but they have a good memory. Że te zakonnice, które były starsze i miały dobrą pamięć. Have their diary filled up. One miały wypełnione niemalże do końca te pamiętniki. Każdego dnia. They had lots of things right on them. Miały wiele różnych spraw, o których pisały. Most Catholic nuns who developed early signs of Alzheimer's disease. Większość katolickich zakonnic, które objawiają wczesne symptomy choroby Alzheimera? Te zakonnice miały w niewielkiej tylko mierze zapisane swoje pamiętniki. Many nonsense. I te zakonnice pisały. Today was a cold day. Dzisiejszy dzień był chłodnym dniem. I'm tired. Jestem zmęczona. Bye. Do widzenia. But these are the nuns who developed this early sign of Alzheimer's. To właśnie były te zakonnice, które objawiały wczesne symptomy choroby Alzheimera. Many of them said, i wiele z tych zakonnic, I don't know why I become a nun. Napisało, nie wiem dlaczego zostałam zakonnicą. Their life was meaningless. Ich życie było pozbawione sensu. Lack of meaning. Brak znaczenia. But those nuns who still have a bright mind, ale te starsze zakonnice, które miały nadal sprawny umysł, with a good memory, i dobrą pamięć, they have lots of meaningful things happened to them. One zapisywały wiele różnych doświadczeń, które miały dla nich wielkie znaczenie. Wow, this is interesting, isn't it? Czy to nie jest niezwykle interesujące? When your life is meaningless, gdy wasze życie pozbawione jest sensu, that means you need to get older fast. To może oznaczać, że potrzebujecie szybciej starzeć się. Because every day is meaningless. Dlatego, że każdy dzień w waszym życiu jest pozbawiony sensu.
You don't want to have Alzheimer's disease? Oczywiście nie chcecie zachorować na chorobę Alzheimera. But someone else determines that you need Alzheimer's disease. Ale coś innego determinuje to, że chyba chcecie zachorować. Nobody wants to have Alzheimer's. Nikt nie chce chorować na chorobę Alzheimera. But there's somebody upstairs. Ale jest ktoś wyżej. Maybe it's Satan. Może szatan. Says. Który mówi. Oh, she wants Alzheimer's disease. No, ona chce zachorować na chorobę Alzheimera. You know, so that's why. To właśnie dlatego. Make your life meaningful. Jeśli czynicie swoje życie takim bezsensownym. You came to this seminar. Przyjeżdżacie tutaj, aby uczestniczyć w tych and wykładach. Trying to learn something new. I staracie się nauczyć czegoś nowego. And make your life more meaningful. I w ten sposób sprawiacie, że wasze życie nabiera sensu. Until 20 years ago, 20 lat temu I was making lots of money. Zarabiałem wiele pieniędzy. I was driving Mercedes-Benz. Jeździłem sobie Mercedesem. I did not like what I was doing. Ale nie podobało mi się to, co robiłem. And my work was not meaningful to me. I moja praca również nie dawała mi zadowolenia i nie miała większego znaczenia. I had the money, no money. I can buy anything. Pieniądze, te pieniądze, wszystko mogę kupić. So what? No i co z tego? And I was getting tired of my life. I to całe moje życie już zaczynało mnie męczyć. But now, ale teraz I'm full of meaning. Moje życie nabrało wielkiego sensu. That's why all my genes in my body. To dlatego wszystkie geny w moim ciele cały czas pracują. My gene and your genes are waiting for the meaning. Mój gen i wasz gen czeka na coś, co ma znaczenie. You know, we belong to the Seventh Day Adventist Church. My należymy do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. The meaning of the existence. I znaczenie tej przynależności. Of this church is extremely meaningful. Znaczenie istnienia tego kościoła jest bardzo wielkie. We are the light of the world. My mamy być przecież światłem tego świata. What a meaningful life we can live. Jak wielkie znaczenie może mieć nasze życie. If we do have a light. Jeśli tylko będziemy tym światłem. The light is meaning. W świetle znajduje się znaczenie. And you learned about Sabbath. Uczyliście się na temat sabatu. Sabbath is full of meaning. W sabacie znajduje się wielkie znaczenie. Sabbath is full of power. Wielka moc. The power of creation. Moc stworzenia. And the people need this. I ludzie potrzebują tego. And God gave us this truth. A to Bóg daje nam tę prawdę. And I am so thankful that God picked me up. I jestem tak wdzięczny, że Bóg wyrwał mnie. Make me to become a Seventh-day Adventist. Sprawił, że stałem się adwentystą Dnia Siódmego. I have license to practice medicine from the state of California. Mam prawo do wykonywania zawodu lekarskiego w stanie Kalifornia. But you know what? After I become a Seventh-day Adventist, how I feel? Ale po tym, jak zostałem adwentystą Dnia Siódmego, now I have a license issued by. Zrozumiałem, że teraz mam prawo, które zostało wydane nie przez rząd stanu Kalifornia, ale teraz mam prawo, dzięki któremu mogę praktykować zawód lekarza. I to prawo zostało wydane przez niebiański rząd. My practice is not just restricted to the state of California. Tak więc moja praktyka lekarska nie jest ograniczona jedynie do stanu Kalifornii. When you have a license issued by God. A gdy wy macie takie prawo wydane przez Boga. Now you have a right to practice medicine all over the world. To macie prawo, aby praktykować tę pracę na całym świecie. That's what Seventh Day Adventist is. O to właśnie chodzi w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Wow, this is meaningful position. Taka pozycja ma ogromne znaczenie. I wish you don't have to be a physician. Uważam, że wy nie musicie być lekarzami. When you grasp this message, ale gdy uchwycicie to poselstwo, you are the physician. To jesteście lekarzami. For the world. Lekarzami świata. Isn't it amazing? Czy to nie zdumiewające? Now you can see that we develop disease according to our need, right? Tak więc teraz zauważacie, że choroba może pojawić się według potrzeby. Okay. Any question on this? Macie jakieś pytania z tym związane? Czy to znaczy, że te 5% nie chce żyć?
I dlatego ci ludzie chorują na AIDS. Did you think about the answer here? Myśleliście o tym pytaniu i odpowiedzi na nie? See, somehow the somebody is recognizing. Jakoś się dzieje tak, że ktoś rozpoznaje. Whether you want to live or die. Czy wy chcecie żyć, czy umrzeć? See, when I was in college, gdy studiowałem, I wanted to kill myself. Ja sam chciałem się zabić. You remember this story, right? Pamiętacie tę historię? Then I had a flu. I w pewnym momencie zachorowałem na grypę. I could not explain myself, but I did not want to die. I nie mogłem tego wyjaśnić, ale wtedy już nie chciałem umrzeć. The bottom line was that I wanted to live. Okazało się, że tak naprawdę ja chciałem żyć. Why? I did not know. Dlaczego? Nie wiedziałem. But there was a judgment up there. Ale tam gdzieś wyżej pojawił się jakiś osąd. God judged me. Bóg osądził mnie. According to the God's opinion. Według swojej opinii. Sengli want to live. I według niego okazało się, że Sengli chce żyć. Why? Dlaczego? What was God's evidence? Jaki był tego dowód? Satan says Sengli wants to die. Diabeł powiedział, Sengli chce umrzeć. So I think they determines which gene to turn on. Więc ja myślę, że to od tego zależy, którą drogą uda się gen. It's in the great controversy between Satan and God. To jest taki wielki bój pomiędzy Bogiem i szatanem. Why God determined, judged me? Dlaczego Bóg osądza mnie? Sengli wants to live. Mówiąc, że Sengli chce żyć. Sengli is simply deceived. Że Sengli jest po prostu zwiedziony. So when I was sick with the flu, tak więc gdy byłem chory na tę grypę, God sent a strong signal. Bóg posłał silny sygnał. With his Holy Spirit. Poprzez Ducha Świętego. Live, live. Żyj, żyj. Oh, I want to live. Więc ja wtedy zrozumiałem, że chcę żyć. I couldn't logically explain it. I logicznie nie byłem w stanie tego wyjaśnić. Why God gave me life? Dlaczego Bóg dał mi życie? If God did not do that, gdyby Bóg tego nie zrobił. You know, God is God of justice, you know? Bóg jest Bogiem sprawiedliwości. If Satan says, jeśli diabeł mówi, Sengli wants to die, you know, Sengli chce umrzeć, ty wiesz o tym. And God says, to Bóg wtedy mówi, Satan, you're right. Tak, szatanie, masz rację. I think Sengli really wants ja to też die. Myślę, że Sengli chce umrzeć. Then I could commit a suicide, yeah. Wtedy mógłbym popełnić samobójstwo. Why do you think? Dlaczego? Jak myślicie? God judged the other way around. Bóg osądził tę sytuację w inny sposób. God said to Satan. Bóg powiedział do szatana. Satan. Szatan. Sengli wants to live. Sengli chce żyć. Because of this and that. Z tego i tego powodu. What was it? Co to było? Oh, that's the future. To należy do przyszłości. At that time. At that Ale time. W tamtym czasie. At that time. W tamtym czasie. O co chodziło? Dlaczego? Everybody, wszyscy, the answer is right. Wszyscy dali trafne odpowiedzi. But it didn't really hit the mark yet. Ale to jeszcze nie był strzał w dziesiątkę. There's a very simple answer. Jest na to bardzo prosta odpowiedź. Which I already told you. O której wam już powiedziałem. I told you the answer. Powiedziałem wam już odpowiedź. Pozwólcie, że jednak udzielę wam odpowiedzi. Beethoven. Beethoven. I wanted to kill myself. Chciałem się zabić. But I loved Beethoven. Ale uwielbiałem słuchać muzyki Beethovena. Do you know what that means? Wiecie, co to znaczy? You know that Beethoven is a fighter. Wiecie, że Beethoven to taki wojownik. Beethoven was sick. Beethoven był chory. He was sick. On był chory. But he fought. Ale on walczył. And whenever I hear Beethoven, i kiedykolwiek słucham Beethovena, I have the fighting spirit to live. To wtedy pojawia się ten waleczny duch, który mobilizuje mnie do tego, by żyć. It is God gave Beethoven the spirit. To Bóg dał Beethovenowi tego ducha. Okay, you're sick. Dobrze, jesteś chory. But don't give up. Ale nie rezygnuj, nie poddawaj się. Write this music. Pisz muzykę. So as long as Beethoven was writing that music. Tak długo music, jak pisał. He was glad he's alive, to right? Miał zadowolenie z życia i cieszył się życiem. And when he was writing the number 9 symphony, i gdy pisał symfonię numer 9, he was very close to death. To był wtedy bardzo blisko śmierci. Ale pisał. And he wrote music and he enjoyed his music. I cieszył się tym, co robił. He couldn't hear the sound. I nie słyszał dźwięku. But he could hear in his spirit.
Ale słuchał tę muzykę, słyszał ją w swoim duchu. Who gave him that music? Kto obdarzył go tą muzyką? It's God. To Bóg uczynił. And I love that music. I ja kocham tę muzykę. You know what that means? Wiecie, co to znaczy? I love God. Ja kocham Boga. I want to life. Ja pragnę życia. So God said, say that. A więc Bóg mówi, szatanie, he is simply confused. To po prostu powoduje tylko zamieszanie. That's why he wants to w jego umyśle. Dlatego on chciał się zabić. But have you ever seen him listening to Beethoven? Ale czy widziałeś kiedykolwiek, jak on słucha Beethovena? He loved life. On kocha życie. He loves the beauty. On kocha piękno, which I created, które ja stworzyłem. So he's mine. Więc on należy do mnie. You cannot kill him. Nie możesz go teraz zabić. And that's why I to dlatego I'm surviving. Przeżyłem i żyję dalej. And now I can see that, looking back. I teraz to rozumiem, wracając myślami do przeszłości. Because it was contradicting, right? Dlatego, że była tam pewna sprzeczność. If I really wanna die, jeśli naprawdę chciałem umrzeć, why should I care about Beethoven? To dlatego, dlaczego nie zniszczyłem tych wszystkich płyt związanych z muzyką Beethovena? Już mogłem przestać dbać o muzykę. I don't care about flower. Co mnie obchodzi muzyka czy tam kwiat, flowers, ale ja kocham kwiaty I loved Beethoven. I Beethovena. God says, Sangli, więc Bóg loves mówi, me. Sangli kocha mnie. Even though he doesn't know me now, pomimo tego, że nie zna mnie jeszcze teraz, he loves what I made. To kocha to, co ja stworzyłem. Satan has no other thing to say. I szatan nie miał nic do powiedzenia. There are lots of God's people like that outside now. Jest wielu takich Bożych ludzi na zewnątrz kościoła. Waiting for this truth. Którzy czekają na tę prawdę. When they hear this, i gdy oni to usłyszą, wow, God has been taking care of me. All Bóg troszczył się o mnie przez cały czas. No, what is this? Wróćmy do tego zagadnienia. Well, that's almost we almost have answer now, right? A więc prawie już znaleźliśmy odpowiedź na to pytanie. Why among homosexuals? Dlaczego wśród homoseksualistów? First of all, if you're not homosexual, przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, że jeśli nie jesteście homoseksualistami, chance of getting AIDS is very low. To szansa na zachorowanie na AIDS jest bardzo niewielka. Why homosexuality has anything to do with activating this? Dlaczego homoseksualizm ma coś wspólnego z uaktywnianiem tego genu w wirusie HIV? What does homosexuality mean? Co oznacza homoseksualizm? It is flat against God. To jest jakby odejście, oddalenie się od Boga. When God blessed the human being, gdy Bóg pobłogosławił ludzką when God istotę, created human being, gdy Bóg stworzył ludzką istotę, he blessed them. On pobłogosławił and said what? I powiedział co takiego? Be fruitful and multiply. Rozmnażajcie się i rozradzajcie. Homosexuality means what? A co oznacza homoseksualizm w tym kontekście? I don't want multiply. Ja nie chcę rozmnażać się i rozradzać. I wanna quit. Ja chcę odciąć się. I don't need my offspring. Chcę zerwać. Nie chcę mieć potomstwa. That means I don't give any meaning to my own existence today. To znaczy, że ja dzisiaj chcę pozbawić się, wyzbyć się wszelkiego sensu życia. This is why homosexuality is a sin. No właśnie dlatego homoseksualizm jest grzechem. I never could understand why homosexuality was sin. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego homoseksualizm jest grzechem. If you do the same thing with the female, jeśli robicie to samo z kobietą, what's wrong with doing same thing with the male? To co złego, jeśli robicie to samo z mężczyzną? But what the message the homosexuality carries, ale przesłanie, które kryje się za homoseksualizmem, is message of death, isn't it? Jest przesłaniem śmierci. Because, first of all, dlatego, że I don't wanna leave my offspring. Taki człowiek mówi, że ja nie chcę this mieć is the potomstwa. End. I to jest koniec. Why? Dlaczego? Because my own existence today does not mean anything. Dlatego, że moja egzystencja dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. Only thing I care about is just wszystko, co mogę robić, to tylko just enjoy. Tylko szukanie przyjemności. It is anti-life meaning. To jest takie życie czasu końca, pozbawione znaczenia. And between Satan and God, that's the issue. I o to właśnie chodzi w tym wielkim boju pomiędzy Bogiem i szatanem. But you know what? Ale wiecie co?
Healthy homosexuality sexual does not get AIDS very easily. Zdrowy homoseksualista tak łatwo nie zapada na AIDS. There are many homosexuals who are still healthy. Jest wielu homoseksualistów, którzy nadal są zdrowi. They don't drink alcohol. Nie piją alkoholu. They're on healthy diet. Spożywają zdrową żywność. Ćwiczą fizycznie. And God still has something to say about. I Bóg nadal jeszcze ma coś im do powiedzenia. See, they want to be healthy. Oni chcą być zdrowi. What kind of homosexuals get AIDS? Ale jakiego rodzaju homoseksualiści zapadają na AIDS? Drinking. Ci, którzy piją alkohol, stosują narkotyki. What are they doing? Co oni robią? They are literally killing themselves. Oni dosłownie zabijają się. They are homosexual already. Ci homoseksualiści. But they did everything to kill themselves. Już są homoseksualistami, ale dodatkowo jeszcze zabijają się w inny sposób. Then Satan says, i wtedy szatan mówi, they don't need this. Że oni nie potrzebują tego, right? Genu w komórkach T. God has to agree. I Bóg wtedy musi się zgodzić. God is God of justice. Dlatego, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwości. When the Satan's argument is right one, gdy argumenty szatana są właściwe, God has to be patient. Bóg musi być wtedy cierpliwy. When I saw this, i gdy ja to zauważyłem, I saw great controversy. Gdy dowiedziałem się o tym, zauważyłem właśnie w tym aspekt wielkiego boju between God and Satan. Pomiędzy Bogiem i szatanem. Our health belongs to the great controversy. I nasze zdrowie również znajduje się w ramach tego wielkiego boju. Our health does not simply belong to the vegetarian diet. Nasze zdrowie nie zasadza się jedynie na jakiejś wegetariańskiej diecie. To be on vegetarian diet, aby być na takiej wegetariańskiej diecie, healthy diet, zdrowej diecie, carries the strong message. To jeśli ktoś jest na takiej diecie, to w tym ukryte jest bardzo silne poselstwo. And up there, between God and Satan, i tam, na górze, pomiędzy Bogiem i szatanem, he wants to live. Pojawia się taki znów spór. Bóg mówi, on chce żyć. When you drink 8 to 7 glasses of water every day, kiedy pijecie 7 do 8 szklanek wody każdego dnia, you're giving God very good time to defend you. To wtedy dajecie Bogu powody do tego, aby was bronił. That's truth. To jest prawda. See, that's the truth of to water. Jest prawda związana z wodą. That's the truth of our health messages. Tak wygląda prawda związana z naszym poselstwem zdrowia. We forgot this spiritual realm of the message. My zapomnieliśmy o tej duchowej ramie tego poselstwa. That's why we receive the health message as just what the fact, scientific fact. I dlatego kojarzyliśmy poselstwo zdrowia jedynie z naukowymi faktami. That's why when you don't eat, when you don't eat in between meals. I to właśnie dlatego, jeśli nie spożywacie niczego między posiłkami. And you do not overeat. Jeśli nie przejadacie się. You are intemperance. I jesteście osobami, które są wstrzemięźliwe. You are giving God very powerful tool to defend you. To wtedy dajecie Bogu dużą możliwość, aby mógł was skutecznie bronić. So God is, God can defend your gene. I w ten sposób Bóg może chronić wasze geny. So Satan cannot play on your gene. Także szatan wtedy nie może się bawić waszymi genami. This is a great controversy. Tak wygląda właśnie ten wielki bój. Amen. Amen. Ah, okay. This is what I told you right now. No właśnie o tym przed chwilą mówiłem. Eating right food. Spożywanie właściwej żywności. Eating right food. Spożywanie właściwej żywności. Does not save you. Nie zbawia was. Okay. But eating right food. Ale spożywanie odpowiedniej żywności. Has good meaning. Ma ważne znaczenie, dobre znaczenie. And God can use that tool. I Bóg tego znaczenia również może użyć. To defend you. Aby bronić was. To protect you. To aby chronić. If you eat bad. Jeśli spożywacie niezdrowe pokarmy. And Satan can tell God. To wtedy szatan może powiedzieć Bogu. Look. Popatrz. Sławek eat bad. Sławek odżywia się źle. He wants to die. On chce umrzeć. God will have a very difficult time to defend Sławek. I Bóg może mieć wtedy duże problemy, aby chronić Sławka.
Of course, kingdom of heaven is not just matter of eating. Oczywiście, że Królestwo Boże to nie sprawa jedzenia czy picia. I want you to rethink. Ale chciałbym, żebyście odświeżyli swoją pamięć. Right now you're separating theology and medicine. Teraz oddzielacie teologię od medycyny. What I'm trying to do here is, a to, do czego zmierzam tutaj, I'm making medicine theology. Polega na tym, że ja chciałbym stworzyć coś w rodzaju teologicznej medycyny. And theology into medicine. I wprowadzić teologię do medycyny. It is same thing. Dlatego, że to według mnie jest czymś jednym i tym samym. It does not exist dualistically. To nie istnieje tak w oddzieleniu od siebie. It is one. Ale jest jedno. So that's why I call this a theobiology. I dlatego nazywam to taką teobiologią. Or biotheology. Albo bioteologią.